Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 36 werset. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Kto jest rzeczywiście wolny? Bernard Palissy, żyjący w latach 1510 do 1590, był sławnym francuskim ceramikiem epoki renesansu. Został uwięziony ze względu na swoją wiarę. Ówczesny król Henryk II koniecznie chciał ratować jego życie, gdyż Palissy wytwarzał nader piękne wazy i dzbany. Jednak ani groźby, ani nęcące propozycje nie doprowadziły więźnia do zaparcia się swojej wiary. Ostatecznie sam król udał się do więzienia, aby zażądać od niego odwołania jego przekonań. Jeśli tego nie uczynisz, powiedział król, będę zmuszony skazać cię na śmierć. Wasza wysokość, odpowiedział Palissy. Czyżbym słyszał króla Francji mówiącego, jestem zmuszony coś uczynić? Ja jestem tylko biednym artystą i jednym z najmniej znaczących poddanych waszej wysokości. Teraz zaś siedzę w więzieniu. Jednak żadna moc na całym świecie nie zdoła mnie zmusić do tego, abym wyrzekł się mojej wiary. Wy zaś jesteście jednym z najpotężniejszych władców na ziemi, a mimo to mówicie, że jesteście do czegoś przymuszeni? Wasza wysokość, kto z nas obojga jest rzeczywiście wolny? Tęsknota ludzi za wolnością jest rzeczywiście wielka. Wielu też myśli, że są wolni. Kiedy jednak dokładniej się temu przypatrzymy, musimy stwierdzić, iż nasza wolność jest znacznie ograniczona, niezależnie od tego, jaką zajmujemy pozycję w tym świecie. Każdy człowiek poddany jest swego rodzaju presji, przymusowi, któremu nie jest w stanie się przeciwstawić. Mianowicie każdy podąża za swoimi własnymi pożądliwościami. Od nich może nas uwolnić jedynie Pan Jezus Chrystus, Syn Boży. Kto Panu Jezusowi Chrystusowi, kto Jemu odda kierownictwo nad swoim życiem i całkowicie się Jemu powierzy, ten dozna prawdziwej wolności, której nie znajdzie nigdzie indziej. To jest właśnie wolność dzieci Bożych. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a staniesz się wolny. Ale przede wszystkim, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony raz na zawsze. Nie pójdziesz wtedy do piekła, na które zasłużyłeś, a do nieba, na które nie zasłużyłeś.